Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. O tym vlogu już wam wspominałem, już go zapowiadałem, miał być troszeczkę wcześniej, wtedy kiedy Polska odpadała z mistrzostw, chciałem troszeczkę na ten temat porozmawiać, ale trwała akurat nasza seria, moja droga na kolej, więc nie chciałem jej zakłócać. Potem stwierdziłem, że jest już trochę za późno, żeby stricte o Polsce rozmawiać, więc ostatecznie podjąłem decyzję, że o mistrzostwach pogadałem sobie po finale i po prostu poopowiadam wam o moich odczuciach i o innych tego typu rzeczach. Także no, wczoraj był finał. Gratulacje dla Argentyny, dla jej kibiców zdobycia tytułu mistrza świata. Sam finał oglądałem takie, że powiem, jednym okiem, ale mecz był naprawdę dobry. Francja za każdym razem gdzieś tam do 80 minuty było 2-0. Potem się Francja otrząsnęła, w dogrywce znowu Argentyna najpierw strzeliła, potem Francja znowu odrobiła straty, także szacun za wolę walki. I też bardzo przyjemny mundial. Cała otoczka tego mundialu właśnie była dość specyficzna, ponieważ był to po pierwsze ostatni mecz mundialu, który komentował Dariusz Szpakowski. Ostatni mundial Messiego, ostatni mecz na mundialu Messiego i finał mundialu, który sędziował, jak pewnie doskonale wiecie, polski sędzia Szymon Marciniak. Bardzo dobrze sobie moim zdaniem poradził, jest to nie tylko moim zdaniem, jest bardzo tutaj chwalony, że dużo dobrej roboty wykonał, także bardzo, bardzo nas to cieszy. Natomiast chciałbym wrócić na chwilę ogólnie do mundialu, ponieważ wiemy, jaka towarzyszyła temu wszystkiemu otoczka tego Kataru, nie? Że tam korupcja, że to tak jakoś było niefajnie, tam ci ludzie na budowach umierali. I przyznam, że też jak słyszałem o tym, o reprezentacji Kataru, bo pewnie jak oglądaliście mecz otwarcia, znaczy może nie jest ten sam mecz, ale studio przed tym meczem otwarcia, to tam eksperci mówili właśnie, że w sumie tam troszeczkę przypomina ten model takie hodowanie piłkarzy. I troszeczkę czuję się usatysfakcjonowany tym, że to tak się skończyło, że to jednak pokazuje, że mimo wszystko to w konfrontacji z takim normalnym futbolem za bardzo nie ma szansy przejść, nie ma szansy zaistnieć, bo tam wiem, że w piłce ręcznej chyba w 2015 Katar Mistrzostwa Świata organizował i tam podobno więc sobie przekupywali zawodników, kupowali od innych tych i na tym zdobili drużynę i tam jakoś to jeszcze przeszło, jakieś tam to sukcesy odnosi w piłce nożnej, porażka z Ketesem, jeden z najgorszych gospodarzy w historii, 0 punktów w grupie i tak to wyglądało i mówię, taką czuję troszkę, że to jednak się nie sprawdziło, że dobrze, że jednak taki normalny futbol zwyciężył. Natomiast sam byłem ciekawy, jak to będzie wyglądało, to emocjonowanie się piłką w takim okresie nietypowym, no bo już stricte przedświątecznym, pierwszy lada moment święta Bożego Narodzenia, za nieco, no nieco mniej niż tydzień przecież, a my tak naprawdę dopiero co skończyliśmy Mistrzostwa Świata. I fajnie, jakoś tak było specyficznie, ale przyznam, że już po fazie grupowej tak wszystkich meczów nie oglądałem. Gdzieś tam byłem zajęty czymś innym, ale gdzieś tam śledziłem to. Chorwacja po raz kolejny pokazała się jako dobra drużyna. No niestety do finału się dotrzeć nie udało, ale trzecie miejsce mają. Natomiast i generalnie cała ta otoczka tego mundialu, podobno organizacyjnie było dobrze i generalnie no, sam mundial odbył się bez jakichś większych problemów. Także chyba ogólnie można uznać za udany w tym okresie świątecznym, takim jesiennym. Zawsze fajnie, że taka dawka dodatkowej rozrywki była i generalnie uważam to mimo wszystko za przedsięwzięcie w miarę udane. Natomiast przechodząc do naszej reprezentacji, no to nasz styl mi się nie podobał. Ten mecz z Meksykiem, no tego karnego szkoda, bo byśmy to pewnie wygrali. Natomiast ten mecz z Argentyną zwłaszcza. To, że my po tym 2-0 tak, żeśmy jakby jedni i drudzy stwierdzili, że to jest już wystarczające, to jakoś tego nie mogę zdzierżyć. Jakoś wszystkie reprezentacje jakoś mogą, walczą do końca, a my byleby tylko gdzieś tam przejść dalej. Co się udało, chociaż też to wisiało na włosku przecież, bo tam Meksyk już jedna bramka ich dzieliła no tego, żeby wejść dalej. Ale no ostatecznie się udało, no przegraliśmy nie tylko wyjście z grupy, ale także o to, żeby trafić na przykład na Australię, tak?
I może byśmy zaszli trochę dalej, jakbyśmy nie grali z Francją, a mecz z Francją był już całkiem dobrym meczem, chyba naszym najlepszym na tym mundialu. I to, co robił Wojciech Szczęsny, to jest naprawdę chyba nasz najlepszy piłkarz w turnieju. Wszystkie te pozostałe te jego turnieje wcześniejsze były wyjątkowo nieudane, zawsze coś musiał odwalić, tak tutaj odkupił to z nawiązką i naprawdę naprawdę pewny punkt drużyny. I tutaj w tym momencie przed nim chylę czoła, naprawdę kapitalny turniej w wykonaniu pana Wojciecha. Natomiast jeszcze wracając do stylu, mam takie poczucie zmarnowanego potencjału, że dało się na tym mundialu kapkę więcej wycisnąć. No z Francją, może nie mówię o meczu z Francją, ale generalnie na pewno dało się grać nieco bardziej widowiskowo, nieco bardziej tak odważniej trochę zagrać, bo z Francją to był porażka, po której gdzieś tam każdy był mimo wszystko usatysfakcjonowany, że dobrze grali, że nie ma wstydu, nie? A po meczu z Argentyną pamiętamy, jakie były nastroje? To jest już obecnie mistrz świata, tak? No ale jednak to, co się tam działo, no to wołało o pomstę do nieba. Mecz z Arabią był już troszeczkę lepszy. Udało się tam wygrać. I ten mecz z Meksykiem też taki był, żeby gdzieś tam tylko nie przegrać. A może coś padło? No i prawie wpadło. No niestety wiadomo, jak z tym karnym było. Ale tak naprawdę mam wrażenie, że dopiero mecz z Francją zaczął tak odkrywać nas potencjał. No i niestety nie dane nam było go zaprezentować dalej, no bo już odpadliśmy po meczu z Francją, ale szkoda, że to tak wszystko się układało. Mam wrażenie, że dało się to rozegrać troszkę inaczej i troszkę tego potencjału po prostu więcej uwolnić, pokazać. No i że w tym meczu z Argentyną po prostu też nieco inaczej zagrać, ale generalnie mimo wszystko cieszę się, że wyszliśmy w końcu z grupy, bo mamy na to potencjał, a zawsze gdzieś tam czegoś brakowało. A teraz tutaj i Szczęsny, i cała drużyna, no to w końcu w miarę to jakoś wyglądało sensownie i udało się z tej grupy wyjść i co jest dla mnie ważne i za to bardzo serdecznie dziękuję, że w końcu to nie były 3 mecze i do domu, tylko że już ten chociaż chwilę dłużej ten turniej do nas potrwał i z tego powodu się cieszę i to jest dla mnie szczerze mówiąc najważniejsze, że tak to się tutaj dla naszej drużyny skończyło. Cóż moi drodzy, to w tym vlogu byłoby na tyle. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę, a także za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.